To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie odnośnie Sentino. Ja to, jaki jest IRL? No powiem ci, że jest na pewno specyficznym człowiekiem, czy złym, czy dobrym. To już każdy może sobie... macie bardzo duży przekrój tego, co on mówi, jak się zachowuje. W internecie musicie sobie wybrać, czy wam się to podoba, czy nie. O co chodzi z tym gościem, powiedz mi? Sentino? Tak. Sentino... Bo u niego jest teraz mega, mega głośno. Bo go wypromowałem. No okej, okay, w porządku. Ty go stworzyłeś. Nie, znaczy ja go, wydaje mi się, że przyczyniłem się bardzo mocno do tego, żeby on wrócił. Bo wiesz, kim jest Malik Montana? Wiem. To oni przyjechali razem z Sentino do Polski, z Niemiec. Sentino był ghostwriterem niemieckich artystów. No i zaczęli budować tutaj wytwórnię, która się GM2L nazywa. Ale poróżnili się. Sentino... To też zależy, kogo zapytasz o tę historię, nie? Powiedzmy, że się poróżnili, bo poróżnili się, Sentino wyjechał, wrócił po paru latach, ale on był troszkę zniszczony wizerunkowo pod tym względem, że te rzeczy, które się działy tutaj w Polsce, jak jeszcze był, bardzo duża nagonka na niego była, on też bardzo dużo złych ruchów poczynił. No i wyjechał do Hiszpanii, zaczął muzykę tam robić, a ja pamiętałem jakby to powiedzieć, odświeżenie rapowe, które oni wnieśli. Bo oni w momencie, kiedy przyjechali, to było to naprawdę w świeże względem muzyki, którą robili w Polsce, więc fajnie się tego słuchało. No i zacząłem tego słuchać tego na streamie, więc automatycznie też ileś osób się tym zainteresowało. Potem jakiś tam kontakt załapaliśmy. No i zwieńczeniem tego, kulminacja tego było, że my mu robiliśmy ubrania, prowadziłem jego sklep też i go promowałem i nagraliśmy razem kawałek, który był kawałkiem do wyjścia na moją pierwszą walkę. Ten kawałek obecnie, jak nie ma platyny, to będzie miał pojutrze, nie? Tam chyba 30 milionów na streamingach jest odtworzeń, więc no, czy on jest lepszy czy gorszy, to już każdy może na ten temat sam się wypowiedzieć, ale na pewno sukces komercyjny odniósł. To też było, ja też to zrobiłem, żeby, bo to był też taki track promocyjny jego płyty, więc to tak stricte na sucho, o. Mhm. To jest właśnie Sentino. Ale on jest jakiś toksyczny, czy nie? Mam wrażenie, że... No, trochę jest toksyczny, znaczy jest toksyczny, jest impulsywny, jest nerwowy, ludzie mu dwubiegunówkę zarzucają i schizofrenię paranoidalną. No ja nie jestem lekarzem. Ale jakieś swoje zdanie mam. Jakie? Wiesz co, nie chciałbym kogoś pomówić. Ponadto w ostatnich dwóch dniach my się delikatnie poróżniliśmy, bo ja już nie mogłem znieść tego, co on robi, więc zakończyłem z nim współpracę, więc najprawdopodobniej przez najbliższe tygodnie będzie wałkował mój temat, bo on za każdym razem, jak na czymś się skupi, to o tym mówi, będzie wyzywał. No będą rzeczy, wiesz, jak przekroczy granicę, to będą rzeczy, na które będę musiał zareagować. Ale współpracując z takim a innym człowiekiem, wiedziałem, czym to się może wiązać. Tą bombę teraz. Jeszcze raz? Możesz rozbroić tą bombę teraz, powiedzieć, o co się poróżniliście i cokolwiek on powie. Ale wiesz co, to w dzisiejszym odcinku powiedziałem, o co się głównie poróżniliśmy, a mianowicie o to, że on stwierdził, że rzeczy, które my dla niego robimy, są za drogie w produkcji. A są za drogie produkcji, znaczy i lepiej by było, jakbyśmy je robili w Turcji czy w Maroko, bo tam tańsza... A jeszcze lepiej w Bangladeszu. Chodzi o to po prostu, żeby zbić cenę. Ja tak jak mówiłem, my wszystko robimy w Polsce, więc wszystko, czego się nie da zrobić w Polsce, to dopiero importujemy, ale jak coś możesz zrobić w Polsce nawet drożej, to robimy w Polsce. Więc i to była moja jedna z głównych idei, gdy zakładałem Sen More 7, a jeśli byliśmy wykonawcami Sicarios, to też musiało to być na moich zasadach, nie? Moja firma, moje zasady, bo on największy problem miał o to, że ma mało pieniędzy z tego. Ale wiesz, nie promował tego, więc może zamiast spojrzeć na to, że sprzedajesz, nie wiem, 1000 bluz i z każdej masz 10 zł, to żeby z każdej bluzy było 15 zł, to może sprzedawaj więcej bluz, nie? Zainteresuj się w marketing tej odzieży, nie wiem, daj jakiś pomysł świeży. Okej, czyli gość ma kasa, nie ma pojęcia o biznesie. Znaczy chce kasa, nie ma pojęcia o biznesie. Sentino, tak. Jeśli chcesz jakieś rzeczy nisko jakościowe, a tanie, zgłoś się do nas, mamy szklanki, naklejamy fajne naklejki i można to puszczać. Nakleimy ci Sentino na przykład na szklanki. O,